Siema Hejos, Dragster dawno nie odpalany, trzeba naprawić ten błąd. Dzisiaj po prostu trochę, jak gdyby powiedzieć, zachorowałem, nie mogłem jeździć, bo coś z oczami mi się stało, w ogóle u nas gorączka. To jest manual, tak? Nie, to jest tutaj, jest tak jak w skuterze. Jest. Aha. Wariator, ale ma wsteczny bieg. A. Co muszę zrobić, żeby nim wyjechać? Muszę dawkę paliwa ustawić, coś jest pogrzebane, filtr ostatnio miałem źle założony. I po prostu zacząłem grzebać przy dawce paliwa i chyba coś namieszałem. Dobra, jest do zera. Teraz polecimy tak. Raz. Dwa zrobimy. Dwa obroty. Dobra, próba. Co? Z kopa pójdziesz? Z kopa poszedł. Niech się ładnie rozgrzeje. Śrubokręt to ja wezmę ze sobą. I telefon. Fajny jest ten schowek. O, na zaczask. Trzyma. Dobrze, teraz sprawdzę, czy zapali ze startera, z rozrusznika. O, ale na początku nie chcę. Nie wiem dlaczego. Kierunkowskazy działają, sprawdzam. Działają. Przód działa. Fabryka. Co za pojazd jest? Mega. Siema, a co to za pojazd jest? No? To jest Kanam. Kanam? Kanam. Pierwszy raz w życiu widzę. Tam na ławce siedzi właścicielka. O! Dzień dobry, ale piękna maszyna. No. Się dowiedziałem, że to jest Kanam. A jaka pojemność? 900. Ile? 900. 900. Mogę zobaczyć? Można na samochodowym. Proszę? Na samochodowym można też jeździć. Aha. Ze względu na trzy koła, ale to jest jako motocykl rejestrowany. Aha. To jest tak coś, trajka tylko tyle, że odwrotne koła, nie? No. Już nie mówię, ale jakość jazdy dużo lepsza na tym. A też ma te skrętne koła, tak jak w skuterze, nie? Bo jest szeroka ośka, nie? A mogę zobaczyć? A to jest też ciekawy skuter. No właśnie tak patrzyliśmy. No to jest Włoch.
Bardzo rzadki. Dragster 180 w dwusuwie. 180? No. 135 to lecę tym. No to do tego jeszcze dużo brakuje. No. Canon 900, no. Szok po prostu. BRP. Ale jakie niskie zawieszenie. Szok po prostu. Piękny. Piękny. Dziewięćsetka. A jaki ten zawias tu z tyłu. Amor. Fajny. Ładny. To się ładnie trzyma drogi. To musi się ładnie drogi trzymać, nie? Bardzo dobrze. No niski, nie? To jest specjalnie właśnie na takie szaleństwa. Aha, aha. Drogowo-futrowe. A prędkość taka bezpieczna jaka jest? 140. I nie rzuca na boki? Nie, 150 tak, ale już powyżej. Ale to też właśnie nie rzuca. No. 170 poleci, więc nie. Aha. Magreniczny. No, no, ja mam Quada 700 z silnikiem motocykla i tam do 200 poleci, ale przy 150 to już tak rzuca, że no. Quad w stosunku do tego to jest niebezpieczne. No, Quad, tak. Z Quadem można wjechać w pole, nie, jak jest wyżej. Nie? No, 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 no. A tym już tutaj w pole nie wjedzie się. Fajny. Tą samą drogą. A ja mówię, wyjdę, chociaż się przejadę, gorąco jest tak, to chociaż tego przewietrzę trochę. Ja poczekam, aż będziecie odjeżdżać. A daleko, kiedy będziecie odjeżdżać? Za chwilę. Zdążę się przejechać? Tak. Kawałek? Tak. Dobra. To zobaczycie, jak to zasuwa. Jaki to dźwięk ma na wysokich? Wiatrem będzie. Tu niestety pod wiatr było. Przeleciał.
A, płyn wycieka. Chłodniczy. Muszę zrobić, jakiś mały wyciek jest. Stoszkowy, tak? Proszę? Filtr stoszkowy. Wydech akcesoryjny. Nie, no bardzo fajnie, w ogóle bardzo dobre przyspieszenie ma. Fajna konstrukcja tego przedniego zawieszenia. No, zupełnie jest inny, nie? To jest taki... Taki skuter ścigacz to jest, nie? Niektórzy 160 tym wyciągają. I hamulce dobre i... No jest taki inny. Nie, ale w ogóle fajnie się prezentuje, w ogóle przednie zawieszenie jest fajne. No, takie inne. Obecnie, które z Yamaha chyba miała, albo Honda, takie właśnie zawieszenie. Nie dokładnie tak jak to, ale... Podobne. Podobne. A to są Yamahy, tak? I ta pewno z 1300, co? 900. Ta moja to 1300. 1300, no. A ta? 900. Do miłego jeżdżenia. Nawzajem, ja szerokości życzę. Ale muszę zobaczyć jak ten. Ruszy. Jak ta, jak go odpali. U nas jest mało popularny, na południu bardzo mocno. Bardzo dużo popularne są te. Bo później to są turystyczne, takie duże. Tylko że cena jest blokada, bo to prawie 160 tysięcy. O ja. A za takiego ile trzeba dać? Około 70 parów. Aha. Te nowe, nie? A to jeszcze nie jest źle. Nie, prawie było. Był wolno, no to miałeś jeszcze to szczęście, że miałeś. Ale jeszcze jest tu osłona. Gdzie? No tu mówię, szybka, nie? Chyba to jest dodatkowo, myśmy ją kupowali. Aha, aha. Bo oryginalnie nie ma. To jest tak jak już teraz w każdym pojeździe, że kupuje się surowego i to trzeba go dostroić. Różne rzeczy, nie? To siedzenie z tyłu też, z tymi rogami, to też nie jest oryginalne, to też jest dokupione. To aha. Też nie jest do wyposażenia fabrycznego, nie? Ale powiem, futurystycznie wygląda. Bardzo. I jeszcze... Ładniej niż to turystyki. No. Wszystkim, bo 3000 dają. To z tego jak mi żyć nie dają. Jeszcze kiedyś wypadek będzie, bo na rondzie zamiast zjeżdżać, to ja żem wjechała, stoi i patrzy, a, nie? To jest manual, tak? Nie, to jest tutaj, jest tak jak w skuterze. Jest. Aha. Wariator, ale ma wsteczny bieg. A. O, ale ma alusy, nie? Zawsze mają życie, ale ten. I do tyłu tyle samo jedzie, co do przodu. Niemożliwe. No. Aha, no bo to jest auto, no, co ja gadam. Wariator. No, ale... No, ale to tego nikt nie robi, nie? No. Mówiłem żonie, żeby się odwróciła, wzięła sobie tak jakieś drążki i później jechała w drugą stronę jak na trajce. I na tylnych kołach, nie? Przód by był napęd, nie? No. Z przednim napędem. Pierwsza trajka z przednim, coś mi brzuch grał. No ja też coś tutaj mnie tak z nerwów nie chyba tak. Głupków w tych śmiernikach. Ciekawe czy powiedzą siema. Nie powiem. Jak ładnie mu wchodzi, nie? Tam ten. No. Wydech założył jakiś ten. Przejazd. To dobre strony tej jazdy. No, mnie spotkaliście. O, no właśnie. Trochę pofotografowałem. Nie ma tego złego. Zawsze wyjazd jest dobry. O kurczę, nawet to. Można puścić starter i on i tak dopiero się wyłączy, jak się uruchomi. A.
Ale wydech ładnie chodzi. No. Ładnie wydech chodzi. To jest oryginalny. No. Są lepsze. No są, ale i tak dobrze. Bączka. Fajny kanał. Pierwszy raz takiego widzę. I pojechali. Ja też lecę. Spotkałem motocyklistów, wyregulowałem sobie dawkę i jest dobrze. To nara, hejos, trzymajcie się, pozdrawiam.